Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, długi czas się nie widzieliśmy, ponieważ niestety byłem za granicą. Dopiero w dniu wczorajszym powróciłem, ale dzisiaj od razu, od rana tutaj u kolegi Maćka Wudzika na gołębniku w Kosakowie jesteśmy. Akurat zakończyliśmy przed chwilą robienie zdjęć gołębiom, które tutaj w tym czasie zostały też między innymi. Widzimy, Maciek niesie kosze, ja pokażę je. O, one się tu już doskonale zaklimatyzowały. One już tak doszły do siebie, jeżeli chodzi o taką kondycję po podróży. Już tutaj są kilka dni, kilkanaście już są te pierwsze, a kilka dni są te, które były ostatnie docierały. To jest około 50 gołębi, tam jeszcze kilka gołębi będzie dosłanych, ale popatrzmy, tutaj są też przy okazji gołębie kolegi Maćka, które na WG Kosakowo on już wypuszcza. No, dzisiaj też jeszcze chyba ostatnie przyszły, tak? No. Jakieś przyszły tutaj, bo widzimy cały czas tutaj jeszcze trwało przyjmowanie. Znaczy to już takie końcówki, hodowcy, którzy byli za granicą, gdzieś to dosyłają jeszcze dzisiaj, jutro chyba przyjdą i koniec. I koniec, także tutaj tu jest u Maćka jest ponad 400 kilkadziesiąt gołębi, na stronie internetowej można zobaczyć. Natomiast tutaj w tym one są wypuszczone, natomiast już jutro, pojutrze będą wypuszczane gołębie stąd, tak? Tu będziemy tylko, wejdziemy może do środka, pomożesz mi, żeby nie wyleciały tutaj. Pokażemy, bo ostatnio kiedy byliśmy, tutaj pokazywaliśmy te rozwiązania, które stosowaliśmy. Zobaczmy, o, udało nam się dostawić w środku tą jeszcze jedną, jeszcze jeden taki ten zestaw tych siodełek. Także mamy tutaj na ponad 60 chyba siodełek, 60 chyba dziesiątkowo, tak? A 50 kilka gołębi będzie docelowo. Te gołębie sobie tutaj już, o, widzimy, w lotim też przerobiliśmy troszeczkę. O, tak wygląda. Tutaj będzie na antenę przygotowane jest miejsce. Tutaj gołębie sobie tam do góry wychodzą i one będą już niedługo tutaj korzystać z tego tutaj, co zostało dla nich przygotowane, tak żeby można było tutaj dokonywać obserwacji, jak one latają. O. Także to jest, jeżeli chodzi o ten gołębnik. Na gołębniku w Kosakowie, tutaj wspólnym gołębniku, bo to bardzo wielu hodowców na pewno interesuje. A ja tylko jeszcze powiem, jak tutaj gołębie może mamy, tu przyszło gołębie mamy od kolegi Tomasza Rumińskiego i od kolegów z spółki Kostor Żółkiewicz, od kolegi Zbyszka Leciaka, Reinharda Mula, to tam jeszcze był Arek Konieczny, Sebastian Wardęga i oczywiście Roberta Zguda. Te gołębie wszystkie mają rodowody, karty własności, staramy się to pilnować, żeby tutaj było od razu i na internecie będzie można zobaczyć, jakie pochodzenie te gołębie dokładnie mają. Natomiast tutaj mamy gołębie ze wspólnego gołębnika, 400 kilkadziesiąt sztuk. Maciek, jak tam wygląda sprawa, powiedzmy, bo tydzień czasu mi nie było, sam się dowiem, zdrowie z nimi, jak to wygląda, te sprawy, inne prowadzenie? Bardzo dobrze. Ten rok jest, mówię, rokiem troszeczkę takim... O, zbiły się, widzimy. Co się przestraszyło? Jastrząb szedł. Jastrząb leciał. Nie? A, gdzieś leciał. Tam leciał. Się troszeczkę, mówię, rok jest troszeczkę innym, są te upały. No, jakoś, mówię, sucho jest, dlatego te, mówię, no, nie rozwijają się niektóre choróbska. Na razie jest, oprócz tego, co zginęło, bo tu wiadomo, na pewno zginęło gołębie, jest taka tendencja, że praktycznie kiedyś zgłaszali gołębie, jak tu gdzieś w las, teraz już nikt nie zgłasza. Ale to, mówię, wszystko się na razie dobrze chowa. Ten gołębnik i ten naprawdę jest w tym roku wszystko fajnie. Tutaj nie mamy ani jednego jeszcze padnięcia, tam też chyba nie było takiego? Znaczy tam niestety trzy gołębie usunąłem. Nie padły, je usunąłem, po prostu były słabsze. Dwa gołębie czy trzy, które wiem, że ich nie ma, to hodowcom dzwoniłem, to dosłali. Wszystkich nie jestem w stanie powiedzieć, których nie ma, bo statystyki, mówię, już u mnie chodzą, ja widzę statystyki, tylko część gołębi jeszcze nie wychodzi z tych boksów, część gołębi wchodzi nie przez anteny, czyli to nie jest możliwością, żebym to od razu, ale kiedy się to ustabilizuje, to będziemy wiedzieć już. To będziemy wiedzieć, no, dlatego mówię, te pierwsze gołębie, które były oblatane prędzej, coś jest nie tak, były oblatane prędzej, to ja widzę na statystykach wszystko. Te późniejsze niestety tego to nie widać. Nie widać. Zadam Ci jeszcze pytanie, bo tutaj mnie 10 dni nie było, byłem, jak mówię, za granicą na Ukrainie, akurat tam było bardzo ciepło, czy też takie pogody były. Tu widzę trawa wypalona. Wczoraj dzisiaj to takie troszeczkę na deszczyk idzie i burze. Przedwczoraj tu na podwórku ponad 35 stopni. To naprawdę ciężko. A jak zadam to pytanie, jak w tym gołębniku tutaj białym, tutaj co mamy go? Tam jest całkiem inny. To białe odbija?
jest chłodno w tym gołębniku, naprawdę jest całkiem inaczej. Teraz, kiedy niedługo mamy już przygotowane te urządzenia do zamontowania, czyli te, do będziemy mierzyć temperaturę, wilgotność, no. Będziemy te mieli dwie kamery, ale kamera jedna będzie też skierowana tak, że będzie można oglądać tego gołębnika na wspólnym gołębniku, to postaramy się, żeby te parametry kolegom tutaj monitorować, żeby tak. Można było się przekonać. Bo dla nas naprawdę, też... jeżeli ktoś chce coś budować, gołębniki na młode, a za tanie pieniądze i ten, naprawdę jest proste, rozwiązanie proste. Z tym tanim to nie przesadzał. No tanim nie. Tylko tyle, że dużo prościej postawić się. Postawić się. Dobrze, także na razie dziękujemy. Jutro tutaj też u kolegi Maćka będziemy, bo ja jeszcze muszę te 2 czy 3 gołębie tam, które wiem, że do domu przyszły, dowieść. Natomiast tutaj jutro sobie postaramy się też coś ciekawego tutaj na tym gołębniku u kolegi Maćka nakręcić. Może zobaczymy, jak karmi je, może zobaczymy, jak tutaj je jakoś suplementuje. No, te sprawy będziemy już mieli tutaj jutro do oglądnięcia. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, życzymy powodzenia, dobrolot. No i te gołębie ostatnie jeszcze popatrzmy. O, właśnie tutaj przyszły sobie, taką przysłane były? Tak. No to bardzo ładnie tu. O. Góry Marek. Tak, to widzimy, z klatką to będzie klatkę, trzeba mu odesłać. Przyjedzie. Nie, to żartujemy. Dobrze, także Maciek je przyjmuje, także do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.